przywitani na wspólnocie 4P. A ja witam Was też w naszym chrześcijańskim ośrodku edukacji i kultury. Bo może ktoś po prostu wpadł tutaj, by się trochę poedukować, ukulturalnić, albo tylko sprawdzić, czy znajdzie tu coś, w czym można się sensownie poedukować i ukulturalnić. Tych z Was równie serdecznie witam. Rozpocznę od pewnej historii. Pewien człowiek miał poważne problemy w pracy. Był przedstawicielem handlowym, dużo jeździł samochodem. Miał służbowy samochód. Ale relatywnie często dochodziło do kolizji, stłuczek. Potłuk już parę samochodów, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy robiło się ślisko. Więc firma wysłała go na szkolenie w prowadzeniu samochodu w trudnych warunkach. Instruktor przejechał się z nim i postawił diagnozę. Ma pan niewłaściwe odruchy w trudnych warunkach. Gdy skręca pan w którąś stronę i wpada w poślizg, ma pan tendencję jeszcze bardziej zacieśniać zakręt i wciskać hamulec. Wtedy traci pan kontrolę nad samochodem. Potrzebuje pan nowych nawyków. Trzeba odbić kierownicą w drugą stronę, tak by kontrolować poślizg. Niech pan spróbuje. Rzeczywiście pod okiem instruktora, wypełniając jego polecenia, udało się wyprowadzić samochód z poślizgu. Gdy jednak znowu znalazł się sam, dotychczasowe odruchy wróciły, potłuk jeszcze parę samochodów, zanim nauczył się kontrolować poślizg. Zachęcony rezultatami postanowił spróbować tego samego w małżeństwie, bo to była druga dziedzina, w której dochodziło do stłuczek. No, nie chodzi o rękoczyny, ale trochę naczyń się potłukło. Gdy małżonkowie wchodzili w dyskusję, każde skręcało coraz mocniej w swoją stronę, coraz mocniejsze argumenty, mocniejsze słowa. No i skutkiem tego było wiele emocjonalnych potłuczeń i nie tylko emocjonalnych. I w pewnym momencie mężczyzna przypomniał sobie: odbij w drugą stronę. Powiedział więc do małżonki: w tym, co mówisz, jest sporo racji. Muszę to przemyśleć. Patrząc z twojej perspektywy, potrzebowali jeszcze paru lat, zanim ich konflikty stały się całkowicie kontrolowane. A produktem ubocznym był powracający romantyzm. Ale ja proponuję, abyśmy dzisiaj sobie trochę porozmawiali o innych jeszcze stłuczkach, mówiąc obrazowo, o zmaganiach z samym sobą, gdy trzeba zapanować nad swoimi nie najlepszymi skłonnościami. Źródłem będzie kolejny odcinek Listu do Rzymian. Przeczytajmy pierwszą część. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Mamy tutaj na początku powiedziane: wiemy, że prawo jest duchowe. O czymś wiemy, każdy z nas, że jest coś dobrego, wzniosłego, duchowego. To znaczy, każdy z nas nosi w głowie jakiś ideał, obraz dobrego życia, jakiego by sobie życzył. Część tych obrazów dotyczy relacji z innymi ludźmi, jakich byśmy sobie życzyli. Na pewno przyjaźń, grono dobrych przyjaciół, z którymi byśmy robili ciekawe i ważne rzeczy, paczka dobrych przyjaciół, może też małżeństwo,
rodzina, dom, który chcielibyśmy współtworzyć. To są pewne ideały, które nosimy w głowach. Pragniemy dobrego życia. Ale co się dzieje? Jest wzniosły ideał, doskonały, marzenia o przyszłości, idealne, ale ja jestem, jak czytamy, sprzedany w niewolę grzechu. Takie słowa o nas. Jest ideał, ale wychodzi coś zupełnie przeciwnego. Zamiast więzi, rozerwanie. Upływa trochę czasu i z tego, co miało wspaniały początek, wychodzi zwykle bardzo smutny koniec, którego nikt oczywiście nie chce, ale jaki wybór ma ktoś sprzedany w niewolę? 3/4 powieści, poematów, filmów jest właśnie o tym. Wielkie marzenia, a wyszło jak zwykle. I wtedy możemy zwrócić się do Boga. Boże, daj mi marzenia mojego serca. Tak chciałbym, chciałabym dobrego życia. Niektórzy zwracają się do Boga, niektórzy idą jeszcze dalej, nawracają się do Chrystusa, zapraszają Go, by wszedł do ich życia i dał to, co najlepsze. Jeżeli jest to autentyczne powierzenie życia Chrystusowi, wszystko się zmienia. Jak słyszeliśmy chociażby podczas wieczoru 12 kamieni, podczas Sylwestra, kto słyszał. Wstępuje w nas wtedy nowa nadzieja. Zrobiliśmy milowy krok w stronę realizacji marzeń. I gdzie się teraz znajdujemy? Gdy patrzymy na nasz fragment, to nadal znajdujemy się w tej przerwie między wersem 14 i 15. Zaczynamy doświadczać tego, o czym mówi wers 15, jeszcze raz. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Autor tych słów opisuje swoją desperację, pomimo tego, że zwrócił się o pomoc do Chrystusa, problem zamiast się rozwiązać, jeszcze się pogłębił. Czy czujemy tutaj tą desperację, która tu jest? To, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Problem jeszcze się pogłębił, rozdarcie między ideałem a rzeczywistością się pogłębiło. Pomimo powierzenia życia Chrystusowi, człowiek po czasie wpada w te same ścieżki, z tą różnicą, że teraz bardziej boli. Dlaczego teraz po zaufaniu Chrystusowi bardziej boli? Bóg przez swoje słowo pozwala nam zrozumieć, co dzieje się w człowieku, który nawrócił się do Chrystusa, zwrócił w Jego stronę swoje życie. Popatrzmy, Księga Jeremiasza 31. Umieszczę swoje prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach, na ich sercu. Ciekawe, prawda? Bóg bierze swoje prawo, przykazania i umieszcza je w sercu człowieka. Nie jest już ono na kamiennych tablicach, na papierze, w Biblii. Jest w sercu człowieka i jest źródłem dobrych pragnień. Na tym polega przemiana, jakiej dokonuje Duch Święty na skutek nawrócenia. Bóg zaszczepia w nas nowe pragnienia. To, czego pragnie Bóg, staje się teraz przedmiotem pragnień człowieka. Zmieniają się najgłębsze pragnienia. Człowiek zaczyna pragnąć tego samego, co Bóg. Zaczyna pragnąć świętości. I nagle to, co kiedyś nie było większym problemem, jakieś, nazwijmy to, brudne czyny,
teraz bolą. Gdy człowiek wpada w te same ścieżki, teraz boli o wiele bardziej i człowiek myśli rozpaczliwie, co jest grane. Przecież tak bardzo chcę, tak bardzo się staram, nie rozumiem. Jak ten kierowca, który zacieśniał zakręt, bardziej hamował, bardziej się starał, a wychodziło odwrotnie. Oto przeżycia człowieka, kogoś, kto zaufał Chrystusowi w nadziei, że wszystko się zmieni i wszystko się zmieni, tylko potrzebujemy odkryć rozwiązanie tej sytuacji. Jest ono podzielone na trzy etapy. Rozwiązanie tego problemu, że człowiek nie potrafi zapanować nad swymi złymi skłonnościami. Nad czym człowiek może nie panować? Nad językiem, nad podniebieniem, nad rękami, nad oczami, nad myślami i jeszcze innymi. I są trzy etapy rozwiązania tego problemu. I pierwszy już został tutaj przez nas odkryty, jest opisany słowami nie rozumiem. Autor mówi nie rozumiem. Nie rozumiał, co się dzieje. Chciał dobrze, przyrzekał poprawę, ale zawsze kończyło się w ten sam sposób. Może ktoś z was niespecjalnie się utożsamia z autorem, myśli, że jemu się uda, bo przecież masz dobre pragnienia odnośnie własnego życia, więc dlaczego miałoby się nie udać? Jednak może warto przejąć się tym opisem natury człowieka, który tutaj został zamieszczony, sprzedany w niewolę grzechu. To jest bardzo konkretna diagnoza. Jesteś w niewoli. I jak to w niewoli, pewne rzeczy nie zależą od ciebie, choćbyś bardzo chciał. Twoja natura narzuci tobie pewne niedobre rzeczy i nic na to nie poradzisz. Bóg lojalnie zapowiada, że tak będzie. Dlatego warto szukać rozwiązania. Iść dalej, robić krok dalej. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Drugi etap polega na tym, że autor zaczyna coś rozumieć. Wcześniej nie rozumiał, teraz zaczyna rozumieć. Co rozumie? Kluczowym słowem jest tutaj słowo chcę. On czyni to, czego nie chce czynić. Jego wola staje po stronie dobra, więc dobro, zło, wola staje po stronie dobra. A jednak czyn jest po stronie drugiej. Czyni to, czego nie chce. Więc dochodzi do wniosku. Ten wniosek jest podany w wersie 17. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Przyjrzyjmy się tym słowom. O czym one świadczą? Nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Co mówią te słowa o władzy człowieka nad swoimi czynami? Moja wola nie ma kontroli nad pewnymi czynami. I to jest przełomowe odkrycie. Ja sobie mogę chcieć czy nie chcieć, postanawiać czy nie postanawiać, to nic nie pomoże, ponieważ moja wola nie ma kontroli nad pewnymi czynami. To są właśnie te czyny, te sfery, gdzie jest wpadanie w te dawne rowki, taki główny front naszej walki z naszą naturą.
bardzo przykre przeżycie i przykre doświadczenie. Autor zobaczył to w sobie i pisze, że niektóre jego czyny nie są pod kontrolą woli, ale mieszkającego w nim grzechu, a więc złych skłonności i namiętności. Wola nie ma władzy nad czynami. Bardzo przykry stan. Może ty jesteś w takim stanie obecnie. Doświadczasz tego, że twoja wola i twój umysł nie mają władzy nad pewnymi namiętnościami, nad wpadaniem w stare rowki. Wiele razy obiecujesz, że się zmienisz, ale i tak wracasz do tego samego. Aha, rozumiem. Rozumiem, dlaczego mi nie wychodzi. Moja wola nie ma władzy nad tymi krytycznymi rzeczami. Przed nami jeszcze trzecia część dzisiejszego fragmentu Listy do Rzymian. Jest ona powtórzeniem wniosku, do którego autor doszedł. Tak jakby powiedział, no to ja teraz powiem, jak to wszystko rozumiem. Przeczytajmy tą trzecią część. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka, we mnie mieszka. Inaczej mówiąc, teraz już rozumiem, dlaczego mi nie wychodzi. Gdy w grę wchodzą namiętności, wola człowieka nie ma władzy nad czynami. Czy tak naprawdę jest? Zrób eksperyment. Zidentyfikuj obszar, w którym ta walka najbardziej zachodzi w tobie. Twoje dobre postanowienia i twoje porażki. Może to będzie jedzenie pewnych rzeczy w pewnych ilościach, albo niemoralne myśli, a może niemoralne czyny, albo mówienie rzeczy, które nie chcesz powiedzieć, a jednak mówisz. No i powiedz sobie, nie sięgnę po te rzeczy. Nie będę o tym myślał, nie powiem tego. Twoja wola postanawia. Ale jakie będą myśli i czyny? Okrutna prawda, którą Bóg nam objawia, gdy w grę wchodzą namiętności, wola człowieka nie ma władzy nad czynami. Potrzebujemy zrozumieć, jak to działa. To jest cała prawda o nas. Niezbyt przyjemna, ale lepsza niemiła prawda niż pozytywne oszukiwanie się. Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Tu prawda brzmi, gdy w grę wchodzi namiętność, czyny wymykają się spod kontroli woli. I to doświadczenie jest zupełnie normalne. Autor przestaje się dziwić. Taka jest rzeczywistość. I co? Na tym koniec? Więc mamy zaakceptować to, że upadamy? Nie. Odkrycie tych prawd ma prowadzić nas do trzeciego kroku, do prawdziwego rozwiązania. A więc trzeci etap przygody, rozwiązanie problemu, zwycięstwo nad namiętnościami, jak jest możliwe. Co pomoże nam przezwyciężyć dyktaturę namiętności? Bóg prowadzi nas tą ścieżką do jednego wniosku i ten wniosek zostanie tak wprost wypowiedziany nieco później w kolejnych odcinkach Listu do Rzymian, ale już tutaj może mogę go zasygnalizować. Rozwiązaniem jest to, że potrzebujemy pomocy z zewnątrz.
to znaczy spoza naszych własnych możliwości. Bez pomocy z zewnątrz się nie uda. To tak jak w przypadku panowania nad samochodem potrzebna była asysta instruktora, no tak i tutaj. Chcąc przezwyciężyć dyktaturę namiętności, potrzebuje pomocy z zewnątrz, a konkretnie pomocy Chrystusa. I to jest jedyna gwarantowana szansa na doświadczenie prawdziwego zwycięstwa nad namiętnościami. Wczoraj po koncercie noworocznym, gdy siedzieliśmy do późna, ktoś z was opowiadał o kimś ze swojej rodziny, kto doświadczył uwolnienia ze zniewolenia jednym z popularnych nałogów dzięki zaufaniu Chrystusowi. Takich historii jest wiele. Potrzebujesz zainteresować się Chrystusem, poznać Go. To jest podstawa rozwiązania. To jest rozwiązanie, które może prowadzić do tego, że marzenia o dobrym życiu się spełnią. Jak z tego rozwiązania korzystać, o tym będzie więcej w następnych odcinkach, ale już teraz główny wniosek padnie, główny sposób i warto się w nim ćwiczyć, w tym myśleniu, że potrzebna jest pomoc z zewnątrz, pomoc Chrystusa, by zapanować nad dyktaturą namiętności. Można powiedzieć, skorzystaj z każdej okazji, by zwrócić się do Niego o pomoc. I powiedz to. Chrystusie, proszę, Ty to zrób. Przejmij prowadzenie. Tak jak odnośnie jazdy w trudnych warunkach można powiedzieć, skorzystaj z każdej okazji, by ćwiczyć kontrolowanie poślizgu. Skorzystaj też z każdej okazji, by ćwiczyć kontrolowanie konfliktu w małżeństwie. Jak to nam się udawało w naszym małżeństwie z moją małżonką? Czy jakieś naczynia się tłukły? To niech pozostanie zagadką. Nie pytajcie naszych synów, umawiamy się. W każdym razie mamy jeszcze parę talerzyków z kompletu, który dostaliśmy jako prezent ślubny. To chyba dobrze o nas świadczy. Konflikt kontrolowany. Ale najważniejsze, skorzystaj z każdej okazji, by ćwiczyć się w opieraniu na Chrystusie. To znaczy, w każdej sytuacji, gdy przyjdzie nam do głowy taka myśl, muszę się bardziej postarać, teraz mocniej postanawiam, to zmień to myślenie. Zamiast muszę się postarać, Chrystusie, opieram się na Tobie. Przejmij temat. Jezus powiedział, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zapewnił nas o swojej duchowej obecności. Jest z nami, ale jest z nami między innymi po to, by pomóc nam zapanować nad naszą naturą. I potrzebujemy się w tym ćwiczyć w różnych sytuacjach. Sama wiedza nie wystarczy. Samo to, że zapisaliśmy to niektórzy z nas w swoich notatnikach, to wspaniale, ale to jeszcze nie wystarczy. Co się dzieje, gdy nie ćwiczymy się w tych prawdach, które tu poznajemy w realnych sytuacjach? Opisał to Jezus w Ewangelii Mateusza 7. Popatrzmy. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Problem polega na tym, że gdy słyszymy piękne teorie, coś wydaje się proste, ale gdy przychodzi do zastosowania, okazujemy się bezradni. Potrzebujemy nastawić swoje życie na ćwiczenie w tym, czego się uczymy. Doświadczyłem tego osobiście boleśnie w wielu dziedzinach, na przykład w dziedzinie języka angielskiego. Byłem zadowolony z siebie, bo dostałem niezłą ocenę na maturze, ale jak znalazłem się w anglojęzycznej strefie, okazało się, że jestem całkowicie bezradny. Jakim angielskim oni mówią? Prawdziwy postęp dokonywał się wyłącznie w rzeczywistych sytuacjach, gdy musiałem sobie poradzić w komunikacji. Podobnie tutaj. Prawdziwy postęp dokonuje się tylko wtedy, gdy ćwiczymy to w realnych sytuacjach. Więc wykorzystajmy każdą okazję, gdy toczymy walkę ze swoimi słabościami, a więc pewnie nierzadko. Gdy przyjdzie na myśl dobre postanowienie, że w czymś sobie poradzę, to potrzebujemy zastąpić je tym, że zawołamy do Niego, by On to w nas wykonał. Budzisz się, powiedzmy, rano i przychodzi ci myśl, że przydałoby się coś zmienić w życiu, co do tej pory bezskutecznie próbowałeś, ale już od teraz, od dzisiaj, a no najpóźniej od poniedziałku, robisz więc jeszcze mocniejsze postanowienie poprawy. Postanawiasz czegoś nie jeść, czegoś nie robić, o czymś nie myśleć. Zmień to postanowienie na modlitwę do Chrystusa, by On przejął temat. Powiedziałem już o osobistej sferze, gdzieś za zamkniętymi drzwiami, gdzie jesteś tylko ty i Bóg. Mówiłem też o najbliższych relacjach z najbliższymi, w małżeństwie, ale są jeszcze inne więzi, których doświadczamy między sobą tutaj, w tym miejscu, na kilka sposobów, w różnych rolach, w zależności od tego, do której roli nam najbliżej. I to jest trochę tak, jakbyśmy przy wejściu wyłożyli takie trzy pliki karteczek w różnych kolorach z informacją, co nas tutaj czeka, co tu można znaleźć. I każdy z nas może wybrać to, do czego mu najbliżej. Trzy kolory. No powiedzmy, niech to będzie kolor błękitny, seledynowy i łososiowy. Wyobrażacie to sobie? Takie trzy stosy karteczek. Błękitny, seledynowy, łososiowy. Trzy możliwości tego, co tutaj można znaleźć. Kolor błękitny to COEK, czyli nasz chrześcijański ośrodek edukacji i kultury. Można tu przyjść, po prostu z czegoś skorzystać, z koncertu, albo z takiej prezentacji jak ta, czegoś się dowiedzieć, czegoś się nauczyć, na przykład o sobie samym, o Bogu, lepiej poznać osobę Boga. Czekają na ciebie tutaj odpowiedzi na pytania, pytania jak, czyli jak żyć, jak rozwiązywać problemy. I dzisiaj właśnie było o tym, jak panować nad samym sobą, nad swoimi nie najlepszymi skłonnościami. Jak panować? Dobrze, najpierw poćwiczycie, potem mi powiecie. Było, że trzeba ćwiczyć. No ale teoretycznie brzmi to w ten sposób. Dobre postanowienia warto zamienić na opieranie się na Chrystusie. I mnóstwo innych odpowiedzi na pytanie jak. Byśmy wiedzieli, jak żyć. Można też w COEK, w tym naszym chrześcijańskim ośrodku edukacji i kultury,
zaangażować się w tworzenie, współtworzenie tego miejsca. Ten nasz ośrodek to przekaz pewnych idei w różnych formach kultury, a pierwszą i najważniejszą ideą, myślą jest co? Bóg Ciebie kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan. Możemy się w to angażować, przyjmując różne zadania. Więc bierzesz błękitną karteczkę i niczym innym się nie przejmujesz, wybierasz tą rolę. Ale Twój wybór może paść na kolor seledynowy. Taki obraz powstał mi dzisiaj, gdy o tym myślałem. To nasza wspólnota 4P, bo osobiste potrzeby nasze mogą być jeszcze inne niż wcześniejsze. Potrzebą może być bycie w małej grupie, jak to nazywamy w grupie uczniów Chrystusa. Zaangażowanie w małą grupę, a tu już istotne są więzi między nami, i te więzi między nami bywają, trzeba powiedzieć, niezwykłe, niezwykle satysfakcjonujące. Niektóre grupy trwają około 30 lat i dalej chętnie się spotykają. No jak spotkanie trwa krócej, jak 3 godziny, no to trochę niedosyt. 4 to jest tak już ok. Niezwykle satysfakcjonujące, ale gdzie leży tajemnica? Szczególna siła leży w pewnej jednokierunkowości. Gdy ktoś, kto potrafi dać więcej, buduje podopiecznych, a potrafi dać więcej, bo więcej się nauczył, rozwinął i Bóg się nim posługuje w życiu innych ludzi. Ktoś, kto wyprzedza podopiecznych w poświęceniu, oddaniu, oddaje swoje życie, by ich budować. I powstają wtedy więzi tak silne, że można robić razem takie rzeczy, jakie robimy tutaj we wspólnocie 4P. Także ludzie, którzy patrzą na naszą wspólnotę i na to, co robimy, to mówią, ale jak wam się tak chce? No jaki problem? Chce się, tak? Ale tajemnica leży w więziach, oczywiście w miłości Boga w sercu, ale też w więziach, a ich siła jest w jednokierunkowości. Ta jednokierunkowość polega na tym, że można uczyć się od jednych i przekazywać innym. Dokładnie na wzór, który pokazał Jezus ze swoimi uczniami. Ale coś stoi tutaj na przeszkodzie. Nasza natura i jej główny problem, jakim jest pycha i wyniosłość. Ja miałbym się uczyć od innych, ktoś miałby mi powiedzieć, że coś mogę robić lepiej. Przecież nie może tak być, że ktoś jest mądrzejszy ode mnie. Niechęć uczenia się od innych, a nawet odwracanie kierunku, bo jest pewien naturalny kierunek, kto do kogo potrzebuje się nagiąć, kierunek podejmowania decyzji, powoływania do zadań, czyli kto komu mówi, co warto by zrobił. No, to jest nasz chleb powszedni tutaj we wspólnocie 4P, gdy robimy mnóstwo wielkich rzeczy. Ale gdy mamy skłonność, by odwracać kierunek, to trochę tak, jak Piotr apostoł zaczął w pewnym momencie pouczać Jezusa, co on powinien zrobić. Jezus, jak może pamiętamy, odpowiedział mu w sposób najostrzejszy, jak tylko było można. Powiedział do niego, idź precz ode mnie, szatanie. Bo właśnie taka pycha leżała u podstaw buntu szatana, którego opanowała myśl, że potrafi coś zrobić lepiej od Boga. No i tak do dzisiaj szatan się stara robić lepiej od Boga,
No, trochę kiepsko mu wychodzi ostatnio na Ukrainie, trochę pomieszano mu szyki robienia czegoś wspaniale i od Boga. Bóg pozwala mu na to, żeby zademonstrował to, co potrafi. Możliwe są we wspólnocie niezwykłe więzi, które rodzą się, gdy jesteśmy uczniami. Ktoś poświęca życie, by nas budować, ale w naszej naturze jest nie najlepsza skłonność, silniejsza od nas, by odwracać rolę, bo przecież niemożliwe jest, by ktoś był mądrzejszy ode mnie. Postawa, która rozwala wspólnotę i pozbawia najlepszego. I to jest obszar zastosowania tego, czego się dzisiaj uczymy. By zawołać do Chrystusa. Nie robić dobre postanowienia, silne postanowienia poprawy, ale zawołać do Chrystusa. Widzisz mój charakter. Widzisz mój opór i upór, by czegoś nauczyć się od innych. Widzisz moją wyniosłość, która rujnuje moje bycie uczniem. Potrzebuję pomocy z zewnątrz. Przybądź na pomoc. To był COEK i wspólnota 4P. Kolor błękitny i seledynowy, ale jest jeszcze kolor jaki? Skoro chcecie wiedzieć, co się kryje pod kolorem łososiowym. Trzeci obszar potrzeb, jakich doświadczamy tutaj wśród nas, kiedy Bóg działa, to potrzeba utożsamienia się z innym jeszcze wymiarem działania Boga, jakim jest wspólnota Kościoła. Bo my tego, co słuszne, nie wymyślamy. My nie wymyślamy chrześcijaństwa, lecz tylko odkrywamy, szukamy zamysłu Boga. I zamysłem Chrystusa jest jak najbardziej wspólnota Kościoła, której cząstki Duch Święty powołuje w różnych miejscach na świecie, w różny sposób. Jest to niezwykłe patrzeć na to, jak Duch Święty w dzisiejszym XXI wieku na całej kuli ziemskiej, we wszystkich miejscach powołuje do istnienia właśnie te cząstki, również Kościoła ze wszystkimi jego atrybutami. Powołał też taką cząstkę, wzbudził taką potrzebę też oczywiście w sercach naśladowców Chrystusa tutaj. Ta wspólnota spotyka się w innym, specjalnym czasie. No i tam sobie niedługo porozmawiamy o zastosowaniu. A ponieważ poszczególne wspólnoty Kościoła na świecie przyjmują specyficzne nazwy, które je wyróżniają, no prawie wszystkie, tak? Tu jest Kościół taki, siaki, owaki, o takiej nazwie innej. Nam też pewna nazwa chodzi po głowie. Kościół na wyżynach, skąd ta nazwa? Bo Bóg w liście do Efezjan 2 powiedział o tych, którzy Jemu zaufali, że posadził ich, posadził nas, naszego ducha, razem z Chrystusem na wyżynach niebieskich, w duchowej rzeczywistości, w niebie, stąd wspólnota na wyżynach, czy Kościół na wyżynach. Może tam jest zaspokojenie pewnych Twoich potrzeb. Każdy z nas jest inny. Nasze potrzeby są bardzo różne, obrazowo mówiąc, błękitne, seledynowe, błososiowe. Ale wszystkie mogą być tutaj, wśród nas, dzięki łasce Boga, wspaniale zaspokajany. Niektórzy z Was pewnie już nie mogą się doczekać, kiedy skończę, kiedy wreszcie poćwiczą zakręt kontrolowany.
Bo przecież zastosowanie, tak? Trzeba zastosować. No, no ale no, nie wiem, jak tam prognozy pogody. Dopiero w czwartek, zdaje się, ma być śnieg 80%, a na gołym asfalcie nie radzę, a na naszym żwirze też bardzo proszę, by tego nie ćwiczyć. Wszystko będziemy mieli na kamerach. Ale jak spadnie śnieg, nawet sam poćwiczę. Przypomnę sobie. Chociaż już się chyba nauczyłem. Kiedyś jak mieliśmy takiego czerwonego golfa, się zaczynałem uczyć, no to czasem było trochę ku przerażeniu Ewy, a zadowoleniu moich synów na tylnym siedzeniu. Jak potrzebujecie jakichś instruktorów, to paru pewnie w naszej wspólnocie się znajdzie. Poćwiczcie też koniecznie kontrolowane konflikty w małżeństwie. Właśnie to odbijanie kierownicy w drugą stronę naprawdę działa. Czy w ogóle w relacjach z innymi ludźmi, w rodzinach, rodzice z dziećmi i na odwrót. No i poćwiczcie wreszcie panowanie nad samym sobą przez dobre postanowienia, tak? Mocne postanowienia poprawy. No nie, tak? Przez zwracanie się do Chrystusa. Ty wykonaj to we mnie. Więc życzę wielu miłych doświadczeń.